Cześć, zapraszam Cię dzisiaj na odcinek, w którym omówimy aż 10 dość prostych sposobów na to, jak obniżyć poziom glikemii we krwi. Podwyższony cukier jest dość alarmujący, dlatego że nie dość, że świadczy o braku elastyczności metabolicznej, o problemach z gospodarką cukrową, być może o rozwijającej się insulinooporności, czy nawet stanie przedcukrzycowym, a może cukrzycy, to tak naprawdę jest takim wskaźnikiem, że coś jest w naszym organizmie nie tak i warto się tym zająć, tym bardziej, że podwyższony cukier to więcej stanów zapalnych, to nadmierna glikacja, to zbyt szybkie starzenie się naszego organizmu i w konsekwencji dużo większe prawdopodobieństwo tego, że w Twoim organizmie za chwilę rozwiną się różnego rodzaju choroby, również te choroby cywilizacyjne, na które niestety większość osób umiera za wcześnie i też z nimi musi się zmagać przez wiele lat. Już nie mówiąc oczywiście o nadmiernej masie ciała czy otyłości. To wszystko są rzeczy, z którymi zmagają się osoby z podwyższonym poziomem cukru. Dlatego jeśli monitorujesz sobie ten cukier w miarę regularnie i widzisz, że on Ci się podnosi w czasie, to przejdźmy do tych 10 metod na jego obniżenie. Dwie pierwsze metody są zupełnie niedietetyczne, a mega ważne. Pierwsze z nich to jest aktywność fizyczna. Jeżeli za mało się ruszasz, możesz mieć wyższe poziomy cukru. Jeżeli zrobisz trening, pójdziesz na spacer, będziesz w ruchu, Twoja glikemia się obniży, bo po prostu Twoje mięśnie fantastycznie potrafią wykorzystywać glikogen, czyli cukier, który zjadamy, węglowodany, właśnie i zamieniać je na energię. Także aktywność fizyczna jest moim zdaniem numerem jeden, jeśli chcesz obniżać swoją glikemię. Drugi punkt to jest jakościowy sen. Jeżeli jesteśmy niewyspani, to mamy potencjalnie wyższe poziomy glikemii, chociażby na czczo, ale też utrzymujące się w ciągu dnia. Jeśli mi nie wierzysz, to po prostu to sprawdź. Zmierz sobie cukier rano po dobrze przespanej nocy i zmierz sobie cukier rano po zarwanej nocy. Jestem przekonana, że będziesz widzieć różnicę również na glukometrze, a oczywiście też w swoim samopoczuciu. Trzecia wskazówka, nie podjadaj. Jeżeli podjadasz, i to nie musi być duży posiłek, właśnie to może być podjadanie, czyli na przykład pomiędzy posiłkami sięgasz po jakiegoś orzeszka, sięgasz po cokolwiek, to za każdym razem za tym idzie lekki wzrost glikemii, szczególnie jeżeli są to produkty, które mają w sobie węglowodany. Dlatego jeśli nie będziesz podjadać pomiędzy posiłkami i będziesz zachowywać pomiędzy nimi przerwy, to po prostu ten poziom glikemii zdąży Ci się obniżyć. I z tym się wiąże czwarta wskazówka, częstotliwość posiłków. Nie jest często małych posiłków, co jest najczęściej mainstreamowo, powiedzmy to, sugerowane. Jeżeli zrobisz odpowiednie przerwy pomiędzy posiłkami, te posiłki będą dobrze zbilansowane i będziesz ich jeść na przykład 3. I tam będzie te 3, 4, a nawet 5 godzin przerwy pomiędzy jednym a drugim posiłkiem, to nawet jeśli posiłek podniesie Ci poziom glukozy, to po tym posiłku w ciągu 2-3 godzin ten poziom się obniży i znowu startujesz z niższego poziomu, a jeżeli jesz często to i masz problemy z elastycznością metaboliczną, to może być tak, że rano masz jakiś poziom glukozy, który podniesiesz sobie posiłkiem, nie zdąży on spaść i kolejnym posiłkiem podniesiesz sobie go jeszcze bardziej i tak dalej, i tak dalej. Błędne koło. Piąta wskazówka to co mamy na talerzu. Nie tak ważny jest indeks glikemiczny różnych produktów, a łączny ładunek glikemiczny posiłku, czyli nawet jeśli mamy tam węglowodany, to jak szybko te węglowodany będą właśnie wpływać na poziom naszej glikemii. Chodzi nam o to, żeby ten ładunek glikemiczny obniżać. Co możesz zrobić? Dodaj tłuszcz do posiłku. Samo jabłko, jeżeli je zjesz, być może podniesie trochę Twój cukier, ale jeżeli je zjesz w towarzystwie nawet kilku orzechów, które są źródłem tłuszczu, to już ten skok nie będzie tak duży. Jeżeli dodajesz tłuszcze do posiłków, to automatycznie obniżasz ładunek glikemiczny, w związku z tym masz mniejsze skoki cukru we krwi. I kolejna wskazówka, dodaj błonnik do posiłku. Błonnik działa podobnie jak tłuszcz i po prostu będzie spowalniał ten pasaż, przez co będzie, tak jak tłuszcz właśnie, obniżał moment, w którym ta glukoza Ci wyskoczy. Także błonnik, źródła błonnika to na przykład nasiona, różnego rodzaju warzywa. W
ten sposób, dodając ten błonnik, możemy sobie obniżyć skoki cukru. Kolejna ważna wskazówka to kolejność posiłków. Zaczynaj od warzyw, zaczynaj właśnie od tego błonnika, bo to też wpływa na to, jak szybko wzrasta Ci glukoza i jak szybko też później obniża się do poziomu bazowego. Przykład, chcesz zjeść ziemniaki z surówką, to nie jedz ziemniaków, a później surówki, tylko zjedz najpierw surówkę i po niej zjedz ziemniaki. Staraj się warzywa, białko jeść na początku, zaczynać od nich, a te węglowodany zjeść później albo w trakcie oczywiście posiłku, ale nie zaczynaj od samych węglowodanów. Więc kolejna sprawa to na przykład, jeżeli chcesz zjeść ciastko jako deser, to zdecydowanie lepiej jest zjeść po posiłku, a nie jako przystawkę przed. Ósma wskazówka. Możesz sięgnąć po suplementy, które naturalnie obniżą Ci ten poziom glikemii. I tutaj możesz skorzystać z octu jabłkowego, który nawet nie jest suplementem, jest po prostu produktem, który możesz użyć. Dodając ocet jabłkowy do posiłków, obniżamy skoki glikemii. Kolejnym dobrym pomysłem jest spożycie berberyny. Berberyna jest to taki suplement diety, taka roślina, która jest w postaci suplementu sprzedawana i jeżeli spożyjesz ją sobie przed posiłkiem, na przykład bogatym w węglowodany, to również pomoże Ci ona obniżyć poziom glikemii. Podobnie działa chrom, natomiast chrom raczej działa całościowo, kompleksowo, holistycznie, a nie przed samym posiłkiem. Możesz po prostu go przyjmować na przykład wieczorem, jeżeli masz problemy z cukrem i chcesz je obniżyć, przyjmuj chrom po prostu regularnie przez jakiś okres czasu. Dziewiąta wskazówka, skorzystaj z stałego monitoringu glukozy, tak zwany CGM, czyli Constant Glucose Monitoring. Był na ten temat film Sensor, na przykład firmy Abbott, nazywa się Freestyle Libre. To jest coś, co na 2 tygodnie montujesz sobie na ramieniu, to nie boli, nic się z tym nie dzieje. Pomoże Ci to poznać Twoją indywidualną reakcję glikemiczną, bo pamiętaj, że nie każdemu tak samo skacze cukier po różnych produktach i ta reakcja właśnie jest indywidualna, dlatego jeżeli to sprawdzisz na sobie, to będziesz wiedzieć, jakie zachowania, jakie produkty, co sprawia, że Twój cukier skacze, a co sprawia, że jest on w miarę stabilny i do takiej sytuacji dążymy. I ostatnia, 10. wskazówka jest dla osób, które już są na diecie niskowęglowodanowej, są na diecie ketogenicznej i wciąż widzą, że mają wyższe niż powinni poziomy glikemii. Jeżeli ta sytuacja Ciebie dotyczy, to po pierwsze, daj sobie chwilę czasu, bo obniżenie się glikemii to nie jest kwestia tak szybka, jak na przykład pojawienie się ciał ketonowych na ketoadaptacji. Czasem trwa to kilka tygodni, czasem nawet parę miesięcy. Monitoruj tą glikemię w miarę regularnie, żeby zobaczyć trend, czy troszeczkę ten cukier spada na przykład z tygodnia na tydzień. Natomiast jeśli ta sytuacja utrzymuje się dość długo, to mam dla Ciebie jeszcze 2 wskazówki. Być może jesz za dużo. Nadmierna podaż kalorii u niektórych osób też może powodować podniesienie się glikemii, a jak mam myślę, wiesz, tłuszcz jest gęsty kalorycznie, jedząc dużo tłuszczu nieraz możemy jeść tych kalorii więcej niż wynosi nasze zapotrzebowanie, więc być może sprawdź, czy nie jesz przypadkiem po prostu za dużo. I ostatnia wskazówka, zerknij na indeks insulinowy. Niektóre produkty na keto mają wysoki indeks insulinowy, na przykład słodziki czy nabiał. Jeżeli te produkty podnoszą Ci poziom insuliny, mogą też podnosić Ci w konsekwencji glikemię. To jest 10 wskazówek. Mam nadzieję, że będą dla Ciebie przydatne. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!